Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie. Poszedł post, łoźka zamontowana. Teraz co? Dzwonek, Krisu. Dzwonek. Zaletą Megi 204 jest tą, że tu chociaż jest gdzie potańczyć, ale szczerze wolałbym gdzie mieć tu miejsca i tu nie tańczyć. Takie jest moje zdanie. Wszystko jest takie jakieś, jak to się mówi, nielekkie. Farba zaznaczona gdzie ma być. I teraz jakim snurem trzeba tutaj umieścić. Na śruby. Jest. W dzisiejszych czasach to rolnik naprawdę musi mieć pary. No. I już. Do przodu. Pamiętajcie, jak wam takie sytuacje się zdarzy, jak wam coś się urwie czy coś, jak będziecie składać, posłuchajcie Krisa rolnika, bo jeden nie posłuchał i o. I musiał znowu ściągać dzwon, bo najpierw się montuje dzwon, a później się montuje łożysko. Niestety tak się to odbywa. Może to dziwne, nie dziwne, no ale jak będziemy tutaj ją nakładać, nałożymy sobie łożysko na łożkę, ja wiem, że jest lepiej, bo co zrobicie to na primadę, gdzieś tam na prasie, czy gdziekolwiek. Ale później jak dzwon wam złukosuje, a na 100% wam złukosuje, bądźcie pewni, że muszę ściągać i go znowu ściągacie. Ściągacie łożkę, odkręcacie i będziecie wyciągać łożysko i będziecie montować wszystko od nowa. Dziękuję, pozdrawiam. Sąsiad już bizonem wyjechał, mu ci rzepak. Chyba suchy, bo na próbę, a widzę, że cały czas leci. Pozdrawiam. Pamiętajcie, co powiedziałem, może szybko, ale łożysko na końcu. Bo inaczej wszystko z powrotem do rozbiórki. Pozdrawiam.